Napis wydaje się być jednoznaczny, ale zdania co do tego, komu poświęcony jest pomnik znajdujący się w centrum Zabrza, wciąż są podzielone. Strowskiego. Nie braci Górniczej? Nie, Strowskiego. Górnikom. Czyli nie Pstrowskiemu. No pisze, że braci Górniczej, to górnikom. Wszystkim, którzy zginęli, nie żyją i tym, co pracują, co na emeryturze. Może i Pstrowskiemu też, bo też był górnikiem. Do niedawna był to wyłącznie pomnik Wincentego Pstrowskiego, socjalistycznego wzoru przodownika pracy. Radni zmienili jego nazwę na braci Górniczej i przekazali teren, na którym znajduje się pomnik Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wszystko po to, by uchronić monument przed ustawą dekomunizacyjną. Dziś można powiedzieć, że się udało. Różnych sposobów szukaliśmy, żeby no właśnie spełnić literę ustawy, a zarazem uchronić ten pomnik, dzieło artystyczne nieżyjącego już profesora, artysty, rzeźbiarza Mariana Koniecznego. No i nam się to udało. Można powiedzieć, że mamy takie, w Zabrzu znaleźliśmy takie lekarstwo na ustawę dekomunizacyjną. Oczywiście lekarstwo w cudzysłowiu. W cudzysłowie chociażby dlatego, że nie w każdym mieście postać z pomnika jest na tyle niepodobna do siebie, że można ją przemianować na kogoś innego. Rozwiązanie zastosowane w Zabrzu zaakceptował nawet Instytut Pamięci Narodowej, podkreślając, że uchwała dotycząca zmiany nazwy i ustanawiająca pomnik obiektem muzealnym nie narusza ustawy o zakazie propagowania komunizmu. A że historia lubi się powtarzać, to bez względu na to, co głosi tablica, zapewne jeszcze przez wiele lat w pamięci mieszkańców Zabrza będzie to przede wszystkim pomnik Pstrowskiego.